okropnie. Kierowcy w ogóle nie szanują ani przepisów, nic. Kompletnie jedzie, robi co chce. To teren prywatny przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Obowiązuje tutaj zakaz wjazdu, ale niewielu kierowców go przestrzega. Osoby prywatne wjeżdżają swoimi samochodami na tą posesję. Przecież to jest moja posesja, płacę podatek za nią i to nie mały. Wiele razy zwracam się z prośbą, żeby nie parkowali i wyjeżdżali, to niestety ludzie są bardzo złośliwi wręcz, opluwają nas, jeżeli my zwracamy uwagę na to, żeby tu wjeżdżali. Tu muszą parkować moi pracownicy i ludzie, którzy wydzierżawiają pomieszczenia. Niektórym wydaje się, że są ponad prawem i nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Na przykład parkują we wjeździe na czyjąś posesję. Pan jest właścicielem tego terenu? Słucham? Pan jest właścicielem? Tak, ja wynajmuję ten teren. Czyli pan wynajmuje, to nie jest właścicielem. Słucham? Czyli pan wynajmuje czy... Tak, ja wynajmuję ten cały teren. Po 10 lat jestem właścicielem tego terenu. Postawiłem tutaj samochód. Jeszcze do niedawna istniała tutaj tabliczka z napisem teren prywatny zakaz wjazdu. Tabliczkę ktoś jednak zerwał po ostatniej interwencji. Mimo to przepisy o ruchu drogowym jasno określają, w jakich miejscach nie wolno parkować. Przepis jednoznacznie mówi, że parkowanie pojazdów w bramach wjazdowych jest zabronione. Nie może być tutaj odstępstwa takiego, że ktoś będzie się na siłę wciskał jakimś małym pojazdem i przejedzie obok źle zaparkowanego pojazdu, a drugi natomiast nie przejedzie. Ponadto zaparkowanie pojazdu na drodze dojazdowej lub drodze przeciwpożarowej znacznie utrudnia, a niekiedy uniemożliwia pomoc w nagłych przypadkach, szczególnie wtedy, gdy niezbędna jest pomoc służb ratowniczych. Od 4 września bieżącego roku obowiązuje znowelizowana ustawa o ruchu drogowym. Zaostrzeniu uległy przepisy dotyczące parkowania w miejscach niedozwolonych. Ustawa ta nakłada na właściciela pojazdu wiele nowych zadań, czy wręcz obowiązków, do których powinni się stosować. Pierwsze to jest uregulowanie sprawy parkowania pojazdów na drogach wewnętrznych, gdzie dotychczas nie mogliśmy działać. Ustawa Prawo ruchu drogowym mówiła jedynie, że Straż Miejska oraz Policja mogą podejmować działania na drogach publicznych oraz strefach zamieszkania. Na drogach wewnętrznych mogliśmy działać jedynie w przypadkach, gdy dochodziło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym rozszerza nasze uprawnienia, jak również uprawnienia policji. Teraz funkcjonariusze mogą podejmować działania na każdej drodze wewnętrznej, a nawet na parkingu przy sklepie, jeżeli dochodzi tam do łamania prawa o ruchu drogowym. Drogi dotychczas niezdefiniowane do żadnej kategorii dróg zakwalifikowano jako drogi wewnętrzne i zostały na nich ustanowione strefy ruchu. W strefie ruchu obowiązują takie same zasady jak na drogach publicznych, czyli właściciele pojazdu powinni parkować swoje pojazdy jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Powinni stosować się do znaków ustawionych na tej drodze, m.in. do zakazu zatrzymywania czy zakazu postoju. Teraz funkcjonariusze mogą wszędzie stosować odpowiednie sankcje karne, włącznie z odholowaniem pojazdu. Obecnie, jeśli taka tablica informacyjna pod znakiem zakaz zatrzymywania się znajduje, że pojazd może być odholowany, to w rzeczywistości będzie on odholowany. Do tego upoważniają nas przepisy prawa o ruchu drogowym. Zaostrzeniu uległy również niektóre przepisy kodeksu wykroczeń. Kierowcy najczęściej parkowanie w miejscach niedozwolonych uzasadniają brakiem miejsc parkingowych. Nie usprawiedliwia to jednak łamania zakazu parkowania.